Heosu, witam wszystkich serdecznie z tej strony, Helena. Instytucja wydana przez Komitet do spraw sytuacji nagłych okręgu Haverton. Fajnie. Instrukcja, przepraszam. Wracamy do Everybody Goes to the Rapture. Jesteśmy w tym miejscu, do którego nas przyprowadziły duchy po odejściu księdza. Musimy chyba wejść do domu, nie? No to chodźmy. Wyjątkowo mizernie wyglądasz. Ach, ten przeklęty pies nie dawał mi spać. I jeszcze te dziwne znaki na niebie. W radio mówili, że to jakaś burza, ale ja tam wiem swoje. No i znalazłam rano w ogrodzie kilka martwych ptaków. Bardzo mi przykro. Ciekawe, czy to ma związek z warunkami pogodowymi. Steven będzie pewnie wiedział coś więcej. Zadzwonię. Wendy, wpadłem do ciebie, ponieważ doszło do incydentów związanych ze starszymi mieszkańcami. Pani Boughton, cóż, zniknęła. Trudno to ująć inaczej. Pewnie gdzieś poszła i przepadła. Chciałem sprawdzić, czy u ciebie wszystko w porządku. Władze mówią coś o epidemii grypy. Tak, ale nie wiem na pewno, czy to jest grypa. Nie boli cię głowa? Może masz jakieś krwawienia z nosa, bóle stawów, problemy z trawieniem? Doktorze Wade, jestem zdrowa jak ryba. Proszę znaleźć sobie naprawdę chorych ludzi. A jeśli spotka pan mojego synalka, proszę mu przekazać, że matka go szuka. No, czyżby wielebny pastor był synem Wendy? Little birds and where to find them. Say no to Valis. Dobrze. Mogę wziąć chusteczkę i nie leci krew z nosa, tak? Czyli nie mogę. Radia szukam. Pani Wendy, czy miała pani radio? Zaraz, czy tam ta wielka bo... Miała pani staw! Odmoczę sobie stopy. Czy miała pani może radio? Zamknięte. Oczywiście nie mogę wejść. I naprawdę... Taki domeczek i taki kawałek ogrodu. To wszystko, co mi jest potrzebne do szczęścia. Mam wziąć żarnetkę? Ech. Naprawdę ładny, piętrowy domeczek. Dwie łazieneczki. I ogródek dookoła. No niekoniecznie ogródek. Ja się kwiatkami za cholery nie umiem zajmować. Ale trawnik. Że dookoła była jakaś przestrzeń, no i drzewa. Oczywiście w drobnej odległości od domu, bo nie chcę mieć drzew zaraz przy domu, żeby nie mieć robaków w środku, ale... No się nam... Muzyczka zmieniła. Przy księdzu mieliśmy taką dostojną orkiestrową. Tutaj mamy taką delikatniejszą, taką sielankową bardziej. No, fajnie, fajnie. Okej, jesteśmy tu. Są znaki nieskończoności. Okej. Te znaki się nie powtarzają. Znaczy, się powtarzają. W konkretnych miejscach. Jesteśmy tutaj. Wątpię, czy coś znajdę. Ta błędzie tam gdzieś tam w pizdu poleciała. No, tylko na kilka dni. Ruszamy z samego rana. Nie chcę, żeby dzieciaki złapały tę grypę. To sprawka ojca Jeremiego. Roznosi ją w trakcie wymuszenia datków od wiernych na letnią uroczystość. Prawdę mówiąc, jest bardzo spokojnie. Mało tu łobuzerki. Ojcze, nie wiedziałam, że ojciec tu jest. Widać.
Posłuchaj, chciałbym powiedzieć Amandzie, że w wiosce doszło do aktów wandalizmu. To pewnie jakieś nastolatki, to się nazywa tagowanie. Malują bohomasy, gdzie popadnie. A to wandale. Powiem Nilowi, żeby wszystko zabezpieczył przed wyjazdem. Mojego Ediego nie ma już wśród nas. A te łobuzy biegają po okolicy i niszczą cudzą własność. Oddał wszystko temu krajowi. Jaki los go spotkał, zginął przedwcześnie. Ot co? Ale miał dobre życie, Wendy. Miał za krótkie życie. Podziwiam swoje ptaki, ojcze. Żyją bez ograniczeń, wolność i prostota. Jak Pan Bóg przykazał. Czyli jeśli chcesz żyć takim życiem, to trzeba mieć dość sporo pieniędzy. Miałam taką zabawkę. Jak byłam dzieckiem, słyszę radio! O Jezu, aż mi się te... Przepraszam. A nie sądziłam, że będę w stanie wejść po schodach. Wszystkie komputery w obserwatorium ustawiły się na godzinę 6. Wszystkie komputery w obserwatorium ustawiły się na godzinę 6.07, 6 czerwca 84 roku. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Okej. Super. Nigdy nie sądziłam, że umiejętność chodzenia po schodach w grze będzie coś, czym się będę tak mocno ekscytować. O, właśnie. Ty, rzeczywiście. Bo tutaj zegar jest drugi, która jest 6.07, a tam wcześniej gdzieś w miejsce też widzieliśmy kolejny zegar, na którym była 6.07. No. To coś znaczy. I am on to something. What? I don't know yet, but I am on to something. Dzień dobry. Nic specjalnego. Okej. Tam nie mogłam przejść tamtędy. A tutaj już mogę. Tam jest chyba kolejne radio? Mi się wydaje. A nie, to tylko walizki i książki. The Voice of the Stars. Okej. Okay. Tu jest jezioro, dobra. Gdzie jestem? Jestem tu. Co znaczy ten znak? Lookout Mines? Czyli zamknięta kopalnia? No kilka tu jest takich kopalni. No dobra. Chodźmy tutaj dalej. Podoba mi się tak gra światła tutaj, że czasem się robi ciemniej, czasem się robi jaśniej. Co prawda na niebie nie ma chmur w ogóle. Ale że w niektórych miejscach się robi ciemniej, w niektórych miejscach się robi jaśniej. To jest nawet spoko. Co tu jest? Czy coś mnie zje? Słyszę szum płynącej wody. Okej, nic specjalnego. Tam sobie dzieciaki jakieś obozy rozbijały. Może niekoniecznie dzieciaki. A tu jest potek, który mnie już odgraca. Dobra. Idziemy dalej. Obejdziemy cały dom naokoło? Myślicie? Wiecie co, bo w opcjach była taka jedna rzecz.
O, celownik. O, właśnie. Jak będę chciała wam... Jak będę wam chciała coś pokazać, to wtedy go włączę. Bo tak to strasznie psuje... Psuje obraz i nieładnie wygląda. U, słyszę telefon. Okej. O, Wendy, siema. Już zaraz do ciebie przyjdę. Nie bój się, chcę tylko się upewnić, że... Tak, dobra. Że nic nie ominęłam po drodze. A tam jest. Dotarło aż do podstacji Haverton, zanim przecięliśmy przewody. Tamtejsza centrala zaczęła wybierać numery losowo. A objawy macie takie same jak my tutaj? Mdłości, ból głowy, krew z nosa, później krwotoki, a potem tylko światła. Cokolwiek to znaczy. No to trzeba to powstrzymać, zanim wydostanie się z doliny. Clive, musicie przeprowadzić nalot. Co? Z powietrza. Trzeba to zabić. Nie. Nie, nie mogę się zgodzić. Dolina jest objęta kwarantanną. Sytuacja opanowana. A jak się mylisz? Chcesz nas mieć na sumieniu? Steven, powiedziałem opanowana. To rzeczywiście wygląda jak sytuacja opanowana. Siema, Wendy. No cześć. Chcesz mi coś jeszcze pokazać, czy tam sobie tak lecisz? A nie. Mam iść za tobą. To pójdę tutaj. Może znajdę radio. Albo kolejny telefon. Który już słyszę. No właśnie. Słucham, Frank Appleton. Samotny kowboju, tu podróżujący Sherlock. Słyszysz mnie, odbiór? Przestań się zgrywać, Charlie. Przez telefon tak się nie gada. Zbyt poważnie do tego podchodzisz, Appleton. Mówię ci. Bo to poważna sprawa, a nie wygłupy. Znowu nasłuchiwałeś stacji nadającej liczby, Franki? To nie jest zabawa. Zapamiętaj to. Raz na zawsze. No dobra. Pewnie dzwonisz w sprawie piwka. Wybieram się do Whistlera. Ja stawiam, prawda? Nie będę się spierał. Frank, widziałeś niebo? Jest niesamowite. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Nie wiedziałem, że idziemy na wieczorek poetycki, Charlie. Nie można nawet docenić piękna, bo cię od razu wyśmieją. Co za kumple. Okej, jak tu wlazłam, tu się muzyka zmieniła. No, tu mogę zleść, jak widzę. O. Więc wleźmy tam. Aha, i tyle, tak? Aha, to jest to, co byliśmy. Dobra, zatoczyliśmy małe kółko. Spróbujmy wejść do tego domu w takim razie. Zajdę tany?
No. Patrz, jaka magia. Prześcieradło spadło. Przejdźmy się po nim. Zero szacunku. Chociaż w sumie nóg nie mam, więc i tak nie pobrudzę. No ktoś był bardzo odważny, skoro założył żeliwną czy metalową huśtawkę trzyosobową na takiej cienkiej gałązce. Naprawdę. Dobra, zamknięte. No cześć. Gdzie mnie zaprowadzisz? Martwy ptak. Okej. Dobra, tu chcę, żebym poszła. Dzwonił Terry. Mówił, że coś jest z Harvey'em. Nie dodzwonił się do weterynarza, to powiedziałem mu, że wpadnę. Mnóstwo dziś martwych ptaków. Tutaj też biedne stworzenia. Starałam się skontaktować ze Stevenem. Będzie wiedział, co robić. Byłem tam, ale nie zastałem nikogo. Oby ten głupi zwierzak wpadł pod samochód. Pewnie ma wściekliznę. Ta, nie ma co. Znaleźliśmy najbardziej złowróżbną ich. Złowróżbną możliwość. I skupmy się na niej. Okej. Okay. Harvey. Okej. Okay. Jakaś fajna melodyjka mi gra. Za uchem. Jest to coś godnego uwagi? Nie. A tędy wejdę? Chyba nie. Są najbardziej generyczne drzwi w całej grze, więc raczej nic nie znajdziemy. Jaka fajna zabawka. Dobra, chodźmy dalej za tym duszkiem. Wendy, tak? Tak się nam przedstawiła, jak żeśmy ją spotkali po raz pierwszy. Staram nasłuchiwać, bo to są dość otwarte tereny. Co sprawia, że jeżeli spotka, znaczy gdzieś w okolicy będzie jakieś radio, to prawdopodobnie go nie usłyszymy. Mówiąc o radio, chyba coś słyszę. Dobra, tu jest po prostu skrót w tamtą stronę. Żeby ominąć tamte budynki, tak? Się nie dowiedzieć o tym, jaką straszną tragedią, o strasznej tragedii umierających ptaków. Dobra. Chodźmy dalej. A tam chyba słyszałam radio. Tak mi się wydaje. Harvey! Harvey! Chodź, piesku! Chodź, Harvey! Dalej, Harvey! Do nogi, piesku! Harvey! Siema. Duch chce, żebyśmy szli główną drogą. Przejdźmy się tutaj, ciekawe mnie, co znajdę. I mówiłam ci, że utknie. Trzeba było wziąć samochód. To był bardzo głupi pomysł. Przeprowadzka to dopiero był głupi pomysł. Zresztą Barbara mówiła, że zablokowali drogę. No skoro Barbara mówiła. Idź sprawdzić. Zaraz to Harvey? Harvey? Harvey! Harvey! Chodź, piesku! Do nogi! Co tu jest, jakiś dom na górze?
Okej, co to za muzyka? Dobra, chyba właśnie żeśmy skrócili dość spory fragment drogi. No, na to wygląda. Okej, tam jest jakieś radio. Dobra, cofnijmy się. Idźmy normalnie ulicą. Tak, to w grze trąbi. Myślałam przez chwilę, że u mnie. Ale to w grze. Nie ma gry, w której się nie da zejść po skałach. Są gry, w których się nie da wejść po skałach, ale nie ma gry, w której się nie da zejść po skałach. No chyba, że jest Invisible Wall implemented. To wtedy się nie da też zejść ze skał, ale to musi być specjalnie zrobione, bo tak to się da zejść ze skał wszędzie. Dobrze mi się wydawało, że słyszę radę. Deepworld Gorge. Dzwonił Steven. Chce wyłączyć odbiornik. Mówił coś o dziwnych przypadkach w dolinie. W wieży numer 6 zaobserwowałam wyładowania elektrostatyczne. Swajczyła się elektryka przy bramie głównej. Zajrzę tam w wolnej chwili, gdy strumień danych się uspokoi. Tam nie ciągniesz, co? No to chodźmy. Ja bym chciała, powiem ci Wendy, coś znaleźć. Chciałabym skończyć nagrywać na dziś, bo już jest w 9:30. I chciałabym zjeść. No. Słyszałam tutaj jakąś muzyczkę jakby z radia. Kolejny ptak? Kolejny ptak. O, jest! W końcu! Dobra, są tylko 22 minuty. Nie chcę kończyć tak odcinka, więc zejdziemy sobie jeszcze tutaj. Zanim to ogarniemy. Może... A nuż widać, coś znajdę. Jest tu mapa? Tak, tak, widzę, słyszę. To słyszę bardzo wyraźnie. Tu jesteśmy, co? Tu jest główna droga, ale tu jest jakiś szlak. Dobra. To jest chyba po prostu ścieżka wycieczkowa, a sprowadzi gdzieś nie wiadomo gdzie. Ja ty tutaj dalej lecisz. I tutaj jest dalej kontynuacja historii, co? Dobrze, a tu coś jest? Nie widzę. O. Zejdziemy na dół? Zostaw to. Trzeba jechać dalej. Sean, nie można go tak zostawić. Na pewno jest ciężko ranny. Jezus, Diana, w aucie mamy małe dziecko. Nie ma na to czasu. Nie możemy po prostu odjechać i... Zobacz, tam jest, w samochodzie. O Boże, jest ranny. Musimy tam zejść. Powiedziałem, zostaw. Musimy się wydostać z doliny póki czas. Boże, próbuję odpiąć pas. No widzisz? Nic mu nie jest. Chodź, kochanie. Chodź. Chodź. No. Dobra, dobra, z luzu. Pytanie tylko, czy dostał się, czy nie. Oj, chyba się nie wydostał. No.
Patrząc na to, po której stronie jest kierowca i patrząc na tą belkę. Może się nie wydos... A raz zluzuj. Już tam lecę, już tam wracam. Przejdziemy jeszcze tędy w razie W, jakbyśmy zgubili tutaj po drodze jakieś radio. Co jest mało prawdopodobne. No tak wiecie, na wszelki wielki bla bla bla. Tam mogę zejść? To jest zablokowane. A rzeką się przejść chyba nie mogę, co? A nie, patrzcie, mogę. Nauczyłam się pływać. No tutaj tak dalej nie dojdę. A tu co jest? A, tu są patyki na krzyż, więc nie przejdę. Dobra. Wracajmy w takim razie tam na to wzgórze. Odsłuchajmy wiadomości i skończę odcinek. Znaczy, wiadomość to jest raczej wspomnienie niż wiadomość. Ta gra odgrywa się tak, jakbyśmy przeglądali wspomnienia ludzi, którzy tutaj byli, którzy notabene zmarli. Dobra, czyli tutaj nic. No, jednak nic nie ominęłam po drodze. W sumie dobrze. O Jezu, te dźwięki. Naprawdę, jakby się ktoś postarał i stworzył takiego nieprzesadzonego stracha, no to z tego by był konkretny horror. Taki trzymający w napięciu i z fajną historią, nie? Mężatką, przestań z tym. On ciągle cię kocha, Elizabeth. Odszedł, już za późno. Kochaliście się na długo przed tym, jak się pojawiła. Trzeba wszystko doprowadzić do porządku. Wendy, dosyć. Przecież i tak będziecie na siebie wpadać. Jeden drink chyba nie zaszkodzi. Jeden drink, może. Jeden drink, cudownie. Wendy, ty manipulatorko. Dobra. A w takim razie musimy iść dalej. To jest ten most. Okej. No interesujące. Dobra. Ale tak jak mówiłam, w tym miejscu ja sobie zakończę nagrywanie. Polecimy dalej w kolejnych odcinkach. Ja w tym dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Ten most to jest przejazd, tak, pociągu. Train to jest pociąg po angielsku. Przejazd pociągowy. No fajnie. Dobra, ale tak czy inaczej będziemy z tym kontynuować w kolejnym odcinku. A w tym dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie.